Hejka, wpadliśmy na zajebisty pomysł, aby zemścić się. Ja nie wpadałem, chyba cię Bóg opuścił. Dobra, ja wpadłam, ale oni muszą mi pomóc. Cię z dzieckiem wpadłam? Ja chcę zemścić się w końcu na Kamusiu, a wy macie mi pomóc i mnie to nie interesuje, bo on się mści na każdym, robi na pranki na każdym, a nikt się nie mści na nim i nikt nie robi na nim pranku. No więc trzeba to w końcu zrobić. Zrobi na nim pranka, że się przespał z osobą homoseksualną. Okej, okay. I to będzie prank na nim, on nie będzie wiedział, że się przespał, tak? No tak, jakoś musimy sprawić, żeby on się znalazł w łóżku i sobie pomyślał, że się z nim przespał. Okej, czyli musi być w stanie nietrzeźwości w tym momencie. No nie wiem jak to rozegrać, ale jakoś to... No na trzeźwo na pewno tego nie zrobi. Słuchamy ci, Maciusiu. Walimy melasz. Walimy melasz? No to każdy lubi najbardziej. Dobra. Walimy melasz pod film oczywiście, nie? No dobra, dobra, okej. Znaczy ogólnie mamy już film nagrany, więc bo inaczej by nie pozwolił na inny film. To ukryta kamera i lecimy, tak? No, no coś takiego, no dobra, właśnie myślałam. Ale jak, że... No to Maciusiu, że jesteś królem, że to powiedz nam może, jak to można zorganizować fajnie. To by powiedzieć, bo on wie, że on ogólnie nie pije, nie? No właśnie. Ale lubi rywalizację, tak? No lubię, uwielbia. Ja mogę sobie raz lecieć. Zagrajmy w tego, birponga. O, to jest dobry pomysł. Tak wali piłko do kubka. Tak, i on będzie chciał, za wszelką cenę wygrać. No i oczywiście wygra. Zrobimy tak, żeby wygrał i żeby jak najwięcej wypił alkoholu. A później się kogoś zaprosi, tak? Tak, ja już nawet wiem kogo. Akurat to wiem, co będzie idealne do tej roli. No to cóż, no to zacznij odcinek. Lecimy. Tutaj macie czerwony przycisk subskrypcji, który zostawcie tam na dole, lajki zostawiajcie, a my zapraszamy Państwa do oglądania. Dobra, jeszcze wpadł chociaż raz na zajebisty pomysł, czyli tego birbonga, tak? Birbonga, no. Birbonga, no dobra. Mierza, więc trzeba kupić alkohol. Alkohol i musimy mieć te... Kubeczki tak zwane. Kubeczki, dokładnie tak zwane. Dobra. Ale musimy jakoś podkręcić ten alkohol, żeby on naprawdę się tak... Wódę! Wóda? No, taką no, wódkę. No, wódę dolejemy. Ma tak. Od razu, co widać, co wodę tutaj przychodzi. Tak, ale my sobie będziemy do tego pić wodę, troszeczkę tylko... Sama sobie wodę pić, co ty się myślisz? To ty będziesz sobie pił każdy normalnie. Każdy co lubi, to będzie pił. No. Tak, no ale musimy go, pamiętaj, upić najbardziej i on musi wygrać. Dlatego będzie musiał z tobą najbardziej konkurować. No to ja, ale ja się jestem przegrać, zajmę. Pamiętaj. On ma... Ale jak przegrać? No, nie musi przegrywać, może go doprowadzić już do takiego stanu, że on nie wygra po prostu, Maciuś dalej się będzie trzymał, a Kamuś, no trudno. O, dobra. To jest fajny pomysł. No to git, no to dobra, no to jedziemy do sklepu, to kupujemy. Jeszcze trzeba go jakoś zmusić do tej gry, ale jak on już się rywalizuje. Namówi się go. On lubi rywalizację, no. Powiemy, że widać, że jest słaby, że nawet w tym by z nami nie dał rady, chociaż raz do roku się napić. I... Ta, on się wtedy wkurzy i sami zagra, ta, on na tego pewno, dobra, na dobra, to jedziemy, dawaj. Jeszcze jak Maciuś go podkręci, to będzie dobrze. Damy radę. Ale łycha, tutaj jest 1,75 litra, no to starczy mu chyba na ten cały stolik, jak mu wystawimy, to starczy. No dobra, ale ty z nim konkurujesz, to ile jest potrzebnych takich butelek? No jemu jedna starczy. A weź przyłóż ją do swojej głowy. Ale mi się wydaje chyba, a że... Lepiej właśnie, lepiej wódkę chyba, stary. To, no dobra, no dobra. Dobra, już mu to weźmy, bo on tego już tak nie odpuści. No i tak ja chcę to też pić, nie? No i dobra, no ale wody tak chyba... Ale weźmiemy dwie dodatkowe, moim zdaniem. No nie wiem, no niech Maciej zdecyduje, ma co się z królem melanży. Muszę zobaczyć, na jaki pomysł padł. To są takie baloniki, to chyba dla dorosłych. No, chyba tak. A wiesz, do czego służą dokładnie? No tak średnio wiem, ale... No tam z tyłu gdzieś powinna być taka ulotka i instrukcja. Co chcesz z tym zrobić? Przebić tak puch i położyć w takiej fajnej scenie, w której będzie leżał sobie Kamuś okay. Ze swoim... Bojem. Bojem. Okej. Okay. Pomiędzy nimi... Do środka coś tam się wleje i się położy obok łóżka, tak? Się zostawi. No i zrobimy tak, żeby po prostu myślał Kamuś sobie, że no przykro mówiąc, został przebity na wylot. Okej. Okay. A ty już piłeś czy co? Nie piłem, czekam sobie. Ale marzy, widać jak patrzy na ten alkohol, to marzy. No właśnie też się zastanawiam, gdzie on jest. A gdzie może być? W studiu tym swoim wielkim kawałki, coś jakieś pisze. No idź trener, idź troszeczkę się nim zajmuj. No to schowaj to na razie. Tylko jak będziemy dolewać w międzyczasie, jak to by... No to od razu dolejmy, my go skusimy tutaj. Włączymy muzykę, to będziemy drzeć mordę. No dobra, ale on się zdziwi, że będą otwarte piwa, tak? No to, my to już nalejemy, bo my niby zaczniemy grać. Aha, bo ty nalejesz już do tego, do kubków. Tak, o, ty jesteś słaby, to byś w to nie grał. A on się tutaj wkurzył. Ale ja? No ja schowam, no to już za chwilę. Ja nie umiem grać i nam pokażę, wiesz co, tylko musimy kręcić kamerę. Tylko weź jakoś zaznacz te kubki, w których będzie woda, żeby nie było, że my też się nawalimy. Nie. Po tej stronie będzie wódka, po tej stronie będzie woda. Okej, okay, okej. Okay. Bo on przyjdzie tu. A, że z tej strony co on wali będzie alkohol, a z tej co my nie, tak? No, teoretycznie no, do zamarwienia na przykład, tak? Albo może każdy grać. On chciał alkohol prawdziwy, tak? Będzie tu i tu alkohol. Każdy będzie z nim zadowolony. No tak. To ukryj gdzieś kamerę, tak żeby było dobrze widać, a ja idę to przygotować. Dobra, dobra. No. Pamiętaj, że tutaj tylko piwo do zabarwienia, a tutaj... A tutaj piwo z wodą miało być, tak? Żeby to, czy samo piwo będzie? Samo piwo. Żeby nie było takie mocne. I było wszystko. Myślałem, że będziesz wodę piła z wodą. No, ja bym wolał akurat z wodą. Ta
No dawaj, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Zobacz, Jaszczurek dobrze robi. Widzisz? Tylko zaraz będziesz wszystko musiał wycierać. Dobra, to się wytrze, tak będzie szybciej. No tak, tylko że wiesz, że wszędzie będzie wodą dawało, to jest nie, piwo. Nie, ja wytrę. Trzesz? Bo tak to będziemy 2 godziny to robić, a nie ma czasu. No dobra, ale byłeś u niego i... Przesady, poczuję, weź tu odaj. Poczuję. No, pół kubka nalałeś, ty wariacie. No poczuję na pewno, bo on nie pije tak dużo. A byłeś u niego i co on robi? Cały czas w tym studiu jest? W tym studiu, nie kazał mi przeszkadzać. Aha, no to co, zaraz chyba odpalamy muzykę i jakoś trzeba go tu przyciągnąć. No ja mogę sam wpierw pograć bez niego. Nie, nie, poczekaj na niego, poczekaj na niego. Trzeba go tam mówić, przepraszam. Spokojnie, ja go ja dam radę z ukrycia. Piszę tekst piosenki, dobra, Violka wyjdź. A nie masz nic przeciwko, jak piszesz tekst piosenki, że troszeczkę będziemy głośno, bo sobie dzisiaj imprezujemy? Znaczy, jesteś na taką małą parametrówkę, ale można powiedzieć... Dobra, wyjdź czysto. Nie! Wyjdź czysto. Musisz, słuchaj, siedzisz ciągle i piszesz durne piosenki. Odmul się trochę i chodź, co, ty on jest, on zawsze tak muli kiepa, to niech sobie muli go dalej i tak z nami się nie pójdzie. No dobra, ale jeszcze piszę piosenki, przeszkadzacie mi, no. Stary, ale spokojnie, my cię nie chcemy nawet zapraszać, bo my dzisiaj rywalizujemy sobie, a wiemy, że i tak byś nie wygrał w tej rywalizacji z nami. Liczymy po prostu na... Jak jesteś ciekawy, to przyjdź do góry, my czekamy na górze, może w taki sposób. Dobra, chodź, każdy, tamten jest słaby, więc my muszę zagrać. Ale dobra, ja chcę zagrać. Ale to jest słaby. Ale po co zagrać, żeby przegrać? Nie, no bo wam coś wabiacie, tak? No wabiamy ci, że jesteś słaby. Nie ma nikogo. Alkohol. No się... tak? Nie. Nie, to jest nas to się... się browar, bo to jest... Nas się ciota jest. Jak nie nas pilotu się browar? A, bo to mocny jest. Dobra, przestań gadać, boisz się czy co? Mocny, bo... dobry taki jest. No dobra. To jest według zasad kaszelka, no to niestety musisz się dopasować, tak? On teraz to jest... No to, ale no dobra, to jest cały zasad, to jest wódką czy nie z wódką? Nie, to jest to... Tam jest dodatki alkohol. Dodatki jest spirytusu. To jest beer pong, jest w tym na pewno piwo. Chodzi o to, żebyś rzucał, a nie żebyś... No to... Przestań gadać, bo nie wiadomo... Wiesz, bo tak, to widzę. No chyba nie trafisz, nie? Dobrze. Dobra, możemy rzucać tak po prostu? O, tak. Chyba coś ci tam leciało. Ale tutaj jest taka zasada, że masz ślubie, jak trafią się do kubeczka. Maciusiu, chyba nie tak łatwo będzie trafić. Ale... Maciek, nie wiem. Dobrze ci idzie. Zobaczmy od razu, kto ma mocniejszą głowę, nie? Maciek! Ty umiesz to grać. No właśnie, ja umiem też pić. Nie, bo Maciek umie tylko pić, ale się to się. Na czyją kolej gramy? Ooo! Pierwsze trafienie, brawo, gratulacje. Tylko piłeś, czy nie? O, ale wchodzi dobrze, wchodzi dobrze. Dobry jest Robert, co? Aha, mocne, ol mocne. Bo on się nazywa mocny. Mocne! Co ty myślisz, że będę jakieś głównie gramy? To jest mocny tur. Dobra, grajcie. Dobra, my przyjdziemy. Dobra, trzymaj ją. To wygra, no. Muszę powiedzieć, po co mam wciągnąć kamerę, że się obróci. Że się obróci i zobaczy na kamerę, po co? To musi być inteligentny. No dobra, dobra. Przecież już będzie pijany, już tam bawią, on się wkręcił. Okay. Więc plan działa. Musimy w pewnym momencie przejść ten homoseksualny. Okej. No, będzie okej, nie? Jak już go znamy. Tylko, że jak on będzie pijany, to musi być wszystko zlewać, więc on nie zobaczy, no, że to... No, chodzi, powiem, że ktoś przychodzi i tyle. Dobra, to ja po niego dzwonię i zaraz tu przychodzi. Przegrał to, ale mówiłem ci od razu, że to przegrał. Wohoho! Czy piłeczka to by już torlotu zmieniać? Ale Kamuś, jesteś coś, co wkadła! Kamuś chyba dobrze ci idzie, co? Może jakieś mocne teraz. Ooooo! Widziałeś, kazałem, jak się... Jeszcze dobrze się trzymasz, skoro trafiłeś. Czy on już nie kontaktuje, on już nie kontaktuje. Jej. No dobra, idziemy. No to pokaż, kogo ty tu sprowadziłaś. Chodź. Słuchaj, dzięki, że przyjechałeś. No co, on już tu się siłuje. No był, witam, siemano. Słuchaj, on jest będzie bardzo pijany i wkręcę mu, że się z nim będzie nieprzytomny. Ja widzę, że ty już zadowolony jesteś w takich kwestiach. W takich kwestiach to jesteś niezawodny, co? No, ja się poświęcam. No dobra. Dobra. No wszystko jeszcze się do niego nie przytomnie, to zacznie się coś przytomnie. Ale już mnie nie jest tak, teraz już narwana. On mnie w ogóle już nic nie ogarnia, mogę sobie nawet mordę, co nie? Potem, że jak on już będzie wiesz, to w ogóle.
ogóle nic nie będzie ogarniał, co nie? Tylko możemy do łóżka. Stary, główna kwestia. Chcemy się na nim zemścić, musi zrobić tak, żeby on się jutro czuł bardzo skrępowany. Dasz radę, piąteczka? No i ego. Dzięki. Dobra, to idziemy tam. Dobra, to może poinformuj Kamusia, że taki gość specjalny przyjechał, co? A no właśnie, że mój przyjaciel. Słuchaj, teraz musimy zrobić coś, że w końcu maseczkę założył, więc ja powiem może, że Instastory. Dobra. Kamusiu, dam już maseczkę, zrobili sobie Instastory. O, ja mam dać. Ja też chcę, stary. Mam dla ciebie, słuchaj. A ja też chcę. No to z tobą razem zrobimy, załóż maseczkę. No to wszyscy razem to już ponagrywamy, co? Ale powiem wam, że dobra ta gra. Dobra, nie? No jebiście, nie? Pij więcej, ja będę taki wesoły. Ja, wiesz, że ta runda to się jeszcze nie skończyła. No jeszcze nie skończyłeś. Nie chcę ktoś jeszcze się zastanowić. Ja ogólnie do tej kamery włożyłem moją kartę pamięci, jak coś, nie? Powiem, może moją kartę pamięci tu włożyłem i nagrywam dla siebie. Kamuś, bo ja ogólnie do tej kamery włożyłem moją kartę pamięci i nagrywam naszą imprezę, po prostu, żeby mi wspomnienia, więc... Tak, więc spokojnie, więc się nie martw. Tak? A w ogóle, jak ktoś to kolega do mnie przyszedł. Kolega do ciebie przyszedł? Tak, to... znasz go wcześniej, już widziałeś go chyba. I mówisz, że ciebie by rozwalił w Tokbira też łatwo. No właśnie. Że mnie by rozwalił. Tak, i to tak łatwo. Ale kto? No to chodź, bo to jest taki gość specjalny, poznać. No właśnie, to przyszedł, tak, nie masz chyba problemu. Siema. No, tutaj grubo już trochę się dzieje, dobra. No ja właśnie, Kamuś szuka zawodnika. Chodź stary, zagrasz. Dobra, tutaj. Ale z tym zawodnikiem nie wygrasz, na pewno. Z każdym byś wygrał, ale z nim nie ma opcji. Nie ma opcji. Dawaj gramy. Dobra, możemy tak. Mamy jeszcze alkohol? Mamy! Na takiej imprezie alkoholu nie braknie, mordo, nie zabraknie na pewno. Ojej, no rzeczywiście nie trafiłem. Wiecie co, ja chyba wolę podopingować jednak. Dobra, to ja zagram z ciebie. Dobra, to ja podopingować. A ja sobie podopingę. Dobra, patrz jak ja cię rozwalam. Ja tu będę się... dopingować. Bo ja się nie patrz jak ja cię rozwalam. To iść się, że kobieta ci wkłada. Ej, Wielka, mogę ja dawaj, ciebie wyjść? Tak, możesz. Wierzę w ciebie. Teraz ty to zrobisz, okej? Okay? Wierzę w ciebie. Dawaj, skup się. Ale ja trafię, spokojnie. Skup się. Ale to jak trochę mi się skarżasz, nie? Pełne poświęcenie, dawaj. Trochę mi się skarżasz. Uda. Ojajaj. Więcej wsparcia potrzebuje, Kamuś. Będzie lepiej. Następnym razem będzie lepiej i teraz... Dobra. Będzie lepiej. Dobra. Ale jeszcze robimy. Kurczę. Weź się, oni się tam ugejeli. Tak, dlatego weź teraz telefon i porób zdjęcia, żeby były dowody po prostu. Zdjęcie czego? No zdjęcie, jak on tam go przytula i w ogóle, wiesz, łapie za rączkę. Ja jeszcze na to patrzę, jeszcze. Stary, no bądź tolerancyjny. Nie tego, co tam stoi jeszcze. Dobra, napijesz się spokojnie, ale najpierw cyknij kilka zdjęć. Nawet nie wziąłem telefon. Dasza, to ja ci dam mój, trzymaj mój telefon, trzymaj. I trzeba zostawić sobie na pamiątkę, tak? Tak, no i masz chyba na pamiątkę od razu. Dobrze się bawicie? Kamuś, bo ogólnie... Kamuś, poczekaj, posłuchaj mi chwileczkę, bo ogólnie kolega chciał sobie jeszcze z tobą zdjęcie zrobić. Bardzo. No tutaj, no. Chyba nie ma żadnego problemu, co tak cię wspiera. Sesja. To dobra, to chodź, szybką fotkę zrobimy i gramy. No na każdej imprezie jest sesja zdjęciowa, dawaj stary. O, bliżej trochę. No, o, stary, o! Świnia mnie ugryzła. Ty goni mnie. Ej, weź, już. Ale chora świnia. Daj mu łyżeczkę. Wy co? Nie, zdjęcie, Lub. No dawaj. Nie. Ale to zdjęcie na pamiątkę. Ale nie, stary. Dawaj na pamiątkę. Dobra, gramy dalej. Wiesz co, lepiej zagrajmy jeszcze dobra, dalej. Dobra, okej, okay, dobra. Grajmy, tak? Tak, grajmy, masz rację. Dobra. Ja nie zejdę z tego łóżka, dopóki ta świnia tu będzie. Dobra, gramy dalej, dawaj. Grajmy. Jak ci idzie? Nie, ale dolej dobrze. Tego od serduszka. Dobrze jest. Ale co, dajesz mu to w butelce, czy dolewasz? Dolewasz mu do kubka? Żeby się napił, bo że tam to słabsze teraz muszę tam. No dobra. Masz sobie popij słabszy, bo ten. No, bo to jest sam browarek akurat. No tak słabsze, bo te są mocne, żeś popił trochę, bo nie, ile możesz pić takie mocne? To jest jak woda, stary, więc wiesz, to możesz na raz walnąć normalnie. Raz chyba mi. Ej, ale żebyś ten, żeby. To Kamuś, ja jestem ta trzeźwa. Żebyś się tak nie upił. No i gra od razu lepiej będzie szła, na pewno. Wszystko no i dobrze. Mocne wszystko, nie? Ale stary, ja się nie dziwię, że mocne, bo ty nie pijesz tak normalnie, więc nie ma co się dziwić. Dobra, graj dalej, graj dalej. Dawaj, rzucaj. Nie jeden chłopak by chciał mieć taki doping. Jutro, nie przejmuj się. Prawie. Słuchaj, stary, patrz na mnie, wierzę w ciebie. Patrz na mnie. Wierzę w ciebie, słuchaj, wierzę w ciebie, wszystko będzie dobrze. Wierzę w ciebie, teraz ty. Musisz to wygrać. Nie trafisz.
Maciusiu, a to ty jak się czujesz ogólnie? A jesteś lawus. Dobra, on tak śpiewa, już jest zaprzeczony, napierdolony jak szpadel, słyszysz to? Słyszę. No tak. Nie przyjechać już sprayem. Idziemy po niego, zaprosimy go na taką imprezkę, gdzie go zostawimy z nim, a się tam obudzi. Chodź, wiem, że ty słyszysz to, co chcesz, ale zase. Idziemy go zanieść niby do łóżka, a zawieźmy go do mianu. Dobra, dobra. Jak się czujesz? Git? No każdego rozwaliłeś tego birponga, powiem ci. No jesteś, miałeś rację, jesteś mistrzem, co nie? Chłopaki, weźcie, pomóżcie dojść do łóżka. Nie, stary, chodź. Ja sam pójdę. Sam pójdę, sam. No nie, no pomóżcie mu, nie widzicie, że nie da rady. No mówi, że sam pójdzie, no bo nie da rady sam. No nie da rady. Ale każdemu czasami się przyda pomóc, stary. Szczególnie, że sam wstałeś. Nie wiesz, że chodź. Jak sam wstałeś, chodź. Idziemy do łóżka. Do łóżka, do łóżka. Ale to nie jest to, stary! Nie, to dobre łóżko, to będzie takie full inclusive! Łóżko ekskluzywne! Dobra, musimy go ubrać. Chcesz tam iść do łóżka? Właśnie? Nie, skąd takie rzeczy? Jak? Dobra! Nie, dobrze. Czekaj, ubierzemy kurteczkę, bo my przejdziemy taki apartament, zobaczysz. A gdzie jedziemy? Czemuś będzie dobrze, nie martw się. Do bardzo ładnego apartamentu. Będzie takie wygodne łóżeczko, stary, tak się zrelaksujesz. Tak, obiecuję ci to, stary. Przecież ja bym cię w złe miejsce nie wprowadził. Mordo, spokojnie. Czyli będzie, a to jeszcze na imprezę. Impreza też, jeżeli będziesz tylko chciał, to będzie. Wszystko będzie. Tak. Na pewno kolejna rywalizacja, którą wygrasz, nie martw się. Wygrasz to, ty nie dasz rady? Ale zaprzyznaję, że was rozwaliłem. Rozwaliłeś nas, dokładnie tak. Rozwaliłeś nas wszystkich. Przegrał! Ukryto mnie z palca. No, nic się nie stało. Siadaj, Kamusiu. Lecimy z melanżem. Co? Dobrze. Co? Chodźcie na słówko na chwilę. Co jest? Nie. Może ja sobie, serio, wiecie, coś sobie ogarnę tam. Słuchaj! Chodzi z Kamusiem. Jest nie, nie, nie. Nie, to ma być prank. To ma być tylko prank zrobiony. Nic, nic właśnie nie wykorzystaj żadnych kamer. Już by chciał tam. Kamerami. Dobra, szkoda. Pośpirować pod kruderem. No dobra. Dobra. Uważaj sobie, ale nie próbuj. A już miałem nadzieję. Widziałeś, już wykorzystać. No tak, już chciał. Dobra, wchodzimy, Kamuś, teraz wchodzimy do apartamentu boskiego, dawaj. Boskie łoże. A w nim cię ułożę tutaj. Zobacz, Kamuś, jakie łoże, tu masz laserki i wszystko. Słuchajcie, wy musicie wyjść. Nie, bo ja muszę. Nie, nie, problemu, teraz stąd. Dobra, dobra. Później pogadamy. Wy nie wiecie, o co chodzi, później wam powiem. To co, to może połóżcie już tutaj, co? My, może jakieś zdjęcie pamiątkowe? Pamiątkowe zdjęcie? Zdjęcie w dziolas robisz? Zdjęcie pamiątkowe? Okej, okej. Nie, to później sobie już poradzą. Tak, jakieś zdjęcie pamiątkowe tutaj. Ale ładnie razem wygląda. Ładnie, ładnie. Ale jak to każda impreza musi się zakończyć happy endem, tak? No. Maciuś, a ty co, zazdrosny? Coś. Dobra, już. Zazdrosny, Maciuś? Dobra, chyba. Co? Też się połóż, połóż się też do zdjęcia. Nie, no ej, no Maciuś, bądź tolerancyjny. Dobra, on chyba już jest zmęczony, może być. Jak zmęczony? Dobra, to Kamuś, to co? Ty, ale żeby to jeszcze było takie real, to trzeba go rozebrać. No dobra, no i mamy jeszcze, wiesz co mamy do wykorzystania jeszcze? Aha, te takie... baloniki. Baloniki, tak, dobra. To tego jeszcze musimy chyba, Maciuś, pokazywać, co? Pękła guma i pękła dupa. Podsumowanie, podsumowanie, Maciusiu. Ściągam mu spodnie na Maciusiu. Podoba ci się to wielka? Bardzo, weź to zrobić. Mamusia się zajmie swoim synkiem. Maciuś, jesteś profesjonalistą w tym, dasz radę, tak? Już się. No to co, chyba już wszystko gotowe, tak? Jeszcze zdjęcia. Jakie? Co ty robisz? A, pamiętkowe zdjęcie musi być, tak? A ona jest pęknięta? Nie, nie, nie pytaj, za dużo pytań. Maciuś, byłeś tu przez cały czas, to co, nie widziałeś? Nie chcę być, nie chciałbym być. No dobra, to co teraz? Kładź się, musisz go przytulać. Chciałam ci go przytulać, dopóki my schowam kamerę i dopóki się nie obudzi, ty musisz go przytulać. Miejcie go do żule, ale oczywiście bez przesady. No to nie problem dla niego, jemu się to podoba. Nic nie obiecuj, nic nie obiecuj, przesady sobie. Dzwoni od razu do nas, jakby był jakiś agresywny, to dzwoń. Dobra, no, dobra, chcesz. Dobra, ustawię kamerę. Co pomacasz, to twoje.
Gdzie jest? Co jest? Stary. Co? Czemu ja tutaj jestem? No, wczoraj na imprezie fajnie się... Która jest godzina w ogóle? Piąta nad ranem. Czemu ja tu jestem, stary? I czemu leżę sam w łóżku? Bo wiesz, byłeś wczoraj pijany i... I co? Byłeś, że idziemy do mnie i że musimy coś zrobić. Że co niby k***a mamy zrobić? Spędziliśmy razem noc. Że co k***a? No. Że co? No. Naprawdę, powiedziałeś, że chcesz. Że ja chcę z tobą? Tak, tak, ty powiedziałeś. A jak to wyglądało? No i k***a jak w sensie, no stary. Chyba się nie dobierałeś do mnie. Ja z tobą nic nie chciałem. Nie, to ty chciałeś. Że ja niby chciałem z tobą? Tak, ty chciałeś. Ja się nie dobierałem, ty cały czas chciałeś. Że ja chciałem z tobą... Nie, kurwa. Naprawdę. Oni są jeszcze? Są. Nie wiem. Są. Co? Czemu ja leżę z nim w łóżku? No, to czemu lubisz? Takie sytuacje. Co ty tu robiłeś? Ty leżałeś z tym chłopem w łóżku? Na golasa? Dlaczego ja leżę z nim w łóżku? No właśnie, dlaczego? Wy się tu! Fuu! Nie, ja nic z nim nie robiłem, no. Nie, no, ty robiłeś. Jesteś... A dlaczego mnie zostawiliście? A co tam leży? A co tam leży? Ty jesteś niepopakowanie? Nie. Dlaczego mnie zostawiliście? To zrobił co ostatnio, ale to nie moje mieszkanie i nie chcę tego... Dlaczego mnie tu... Nie, dlaczego mnie z nim zostawiliście? Ja zostawiłeś, jak to są chyba przyszedłeś. Ja nie mogę, co ty w ogóle odwaliłeś, stary? Ja? Ja się nie spodziewałem po ciebie, po tobie, no serio. Stary. Ja rozumiem się napić, ale dobra, aż tak? To co się tu wydarzyło, ja nie wiem czy to jest na serio, czy mnie... Nie, no, to jest naprawdę. Ale zwolniłeś mnie? No nie, ty chciałeś. O kurde. Ja. No ty to chciałeś, ja nie kłamię. To ładnie to... współpracujesz. No, lepiej, ale ja nie chciałem, no. Chciałeś. Ja nie chciałem. Ja nie wiem, czy ty chciałeś. Przecież nic nie zrobił, jakbyś nie chciał. Dobra, ja stąd wychodzę, nie? Ja nie widziałem, ale wygląda jakbyście... A wy to już znaczy z wami inaczej rozliczać. Nie chciałem, taki szef. Ale stary, o co ci chodzi? Ale to o tobie chodzi? Ale ja nic nie zrobiłem. No nic. Zrobiłeś głupotę i zwalasz na nas? Ale ja nic nie zrobiłem, stary. No a później cię chłopak obsmakuje w internecie, że go wykorzystałeś. Nieładnie. Że co? Ja nikogo nie wykorzystałem, ani nic. On chciał. O, dobra. A to ja po prostu skorzystałem z sytuacji. Jesteście nienormalni, a ty, trener, powinieneś się wstawić za mną, stary. Powinieneś tu przyjść. A staliście pod drzwiami. Ja dopiero przyszedłem. Dopiero przyszedłeś na imprezę, jak byłeś... Tak, ja przychodzę, ty drzwi otwierasz mnie. Co jest? To co? Gdzie jest Kamuś? Gdzie jest Kamuś? Wybiegł. Nie. Łapiąc się za dupę. Łapał się za dupę, jak wybiegł? Stary, ty na pewno mu nic nie zrobiłeś. Przysięgam. Wiolce przysięgam. Ja nie wiem. Polemizował. Kamera. Tam była kamera. Ja też bym polemizował w tym, stary. Naprawdę. Taki jesteś trochę podejrzanie spocony. Ja nic nie zrobiłem. No dobra. Okej, my sprawdzimy na kamerze, bo kamera została. Ja nie chcę tego oglądać. Nie chcę tego oglądać. Stary, może lepiej przeanalizować, co? To se analizuj to sam. To w łeb dobrze. No co teraz? No nie wiem. Ale musimy powiedzieć chyba, że to prank, czy nie? No ja bym go poinformował, chciałbym zobaczyć jego reakcję. No może trzeba go znaleźć najpierw ogólnie. No właśnie, dobrze. To co, odszukajmy go i... On sprawdzimy re... uciek, na pewno. No nie. Komuś! Ale jesteś zadowolony? No, śmiesznie było. Śmiesznie, no i tak. Fajnie. Dobra, idziemy. Najważniejsze, że zemsta udana. Idziemy, no chodź przez... Idziemy. Co? Nie możemy go znaleźć. No nie ma go nigdzie, trudno. Szóste nadpchane, mamy go jeszcze szukamy. Później mu pokażemy zdjęcia, powiem, że to był tylko prank. A ja nie. Nie, on grubo wyszło, grubo wyszło. Ale on naprawdę myśli, że się przespał z nim. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dobra, co ja zakończę? Ja chcę, mogę? Ale co? Zakończyć odcinek. No dobra, no możesz. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bardzo was serdecznie pozdrawiam i elo. Nie, jeszcze to nie tyle. Dobra. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. I jeżeli chcecie więcej takich franków na Kamusiu, takich, no taki takie coś, to piszcie to w komentarzach. No, dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Buu!